Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie webcastów do naszego życia zawodowego czy prywatnego, to z pewnością prędzej czy później staniemy wobec konieczności wyboru odpowiedniego dla nas oprogramowania. Na rynku w tej chwili jest bardzo dużo programów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które oferują najróżniejsze funkcje, które można zmieścić pod jednym mianownikiem webcast. Jak w takim razie wybrać oprogramowanie dla nas najlepsze? Uważam, że będzie to dużo łatwiejsze, jeżeli odpowiemy sobie na dwa kluczowe pytania. Pytanie pierwsze. Czego od oprogramowania wymagam ja jako trener, administrator, gospodarz spotkania? Większość programów ma pewne wspólne narzędzia, wspólne cechy, takie jak prezentacja slajdów czy możliwość emisji głosu od uczestnika, od trenera do uczestników, czasami w drugą stronę. Natomiast lepsze, bardziej dopracowane programy mają także bardzo dużo funkcji dodatkowych. Możliwość przeprowadzenia quizów, ankiet, możliwość dzielenia pulpitu, możliwość przesyłania plików do uczestników. Zastanówmy się, które z tych rzeczy są dla nas niezbędne, a które są kluczowe. Może są na przykład elementy, bez których nie możemy się w ogóle obejść, a może są inne elementy, inne narzędzia, które tak naprawdę mogą tylko generować odpowiednie koszty, ale w naszym wypadku będą w ogóle niewykorzystywane. Nad tym się musimy zastanowić przede wszystkim. Pytanie drugie, na które musimy sobie odpowiedzieć, to pytanie, czego od oprogramowania może wymagać uczestnik. Musimy pamiętać o tym, że webcasting jest w Polsce bardzo młodą dziedziną i bardzo wiele osób, które biorą udział w spotkaniach jako uczestnicy, zarówno w spotkaniach szkoleniowych, jak i eventach różnego typu, uczestniczą po raz pierwszy w tego typu wydarzeniach. To znaczy każdy program, za pomocą którego będą uczestniczyć w webcaście, będzie dla nich nowy, dlatego powinniśmy zadbać o to, aby w środowisku danego programu czuli się bezpiecznie. Przede wszystkim bardzo istotne jest, aby środowisko było przejrzyste, czytelne, aby uczestnik mógł skupić się na uczestnictwie w webcaście, na interakcji z trenerem, a nie na szukaniu jakichś funkcji, które w tej chwili dla niego są wymagane w trakcie spotkania. No i także istotne jest to, że niewielu uczestników będzie chciało jakoś aktywnie zaangażować się w administrowanie tym programem. Czyli jeżeli zapraszamy kogoś na spotkanie, to wybierzmy taki program, aby nie wymagał on od uczestnika instalowania jakichś dodatkowych komponentów czy prac administracyjnych na swoim komputerze. Uczestnik powinien przede wszystkim kliknąć w link i móc zalogować się w oknie przeglądarki na webcast i wtedy będzie czuł się bezpiecznie. Śmiem twierdzić, że jeżeli odpowiemy sobie na te dwa pytania, to jesteśmy już gotowi do tego, aby w dowolnej wyszukiwarce internetowej wpisać frazę webcast software albo web conferencing software. Znajdziemy zarówno polskie, jak i zagraniczne serwisy typu Top 10 Reviews, gdzie znajdują się najlepsze przykłady oprogramowania komercyjnego i darmowego wykorzystywanego na świecie. I w oparciu o selekcję, którą dokonaliśmy wcześniej, pozostaje nam tylko testować. Ponieważ testy są najlepszym doradcą tego, co tak naprawdę my potrzebujemy od aplikacji do webcastu. Wtedy wybór będzie naprawdę prosty.